zaprosisz Kubę Wojewódzkiego do Lekko Nie Będzie. Ja tak sobie myślę, że dobrze byłoby podbić przy okazji, gdyby... To czas na Q&A! Dzień dobry moi drodzy, ja nazywam się Tomasz Dziełowy i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Szczerze do Bólu, czyli oczywiście wy zadajecie pytania, ja na nie odpowiadam. Zaczynajmy! Kiedy zdejmujesz aparat? Nie ma takiego pytania tak naprawdę, ale chciałem się pochwalić, że już zdjąłem i to jeszcze nie jest final effect, bo jeszcze mam trochę pracy nad tymi zębami, ale bardzo się cieszę, bo zdjąłem aparat i mam taki drucik tutaj na dale, że już mi się nie pokrzywią. Na górę jeszcze coś tam będę nosił, ale w ogóle jest super fajnie. Będę się teraz do wszystkich szczerzył bardzo dużo i uśmiechał, żeby być wesołym człowiekiem. Czy miałeś kiedyś zwierzęta oprócz Bilona i jakie to były? Miałem dwa chomiki i dwa psy, ale jednego już nie pamiętam. Miałem chomika Filipa, jeszcze jakiegoś chomika, ale nie pamiętam. Miałem psiaka Ritę, taką suczkę, ale byłem bardzo mały i jej nie pamiętam. I miałem psiaka takiego starszego kundelka, który się nazywał Kibic. Kibic był super, miał temperament bardzo podobny do Bilona, to znaczy był bardzo żywiołowy i wszędzie go było pełno, więc tak, a w ogóle to po nowym roku będę chciał jeszcze jakiegoś psiaka zaadoptować. Myślę, że z jednego, żeby była dwójka i wtedy w ogóle będzie wesoło i będę miał zajebiście rozjebaną chatę. Specjalnie golisz tak wąsy, czy tak ci po prostu rosną? No, no niestety nie jest to najpotężniejszy wąs świata, więc nie golę sobie specjalnie kretyńskiej dziury tutaj po środku. Tak to sobie wygląda, moi drodzy. Jakoś mam nadzieję, że może jeszcze trochę skręconych mebli, to ten wąs urośnie, bo on rośnie wprost proporcjonalnie do ilości mebli, których skręcimy, mecze piłki nożnej, które obejrzymy, ilości samochodów, marek, które znamy. Jak dużo jesteśmy w stanie samodzielnie nareperować, jak dużo jesteśmy w stanie samodzielnie naprawić w naszym pojeździe, jak bardzo uwaleni smarem jesteśmy regularnie przy tego typu czynnościach. To są takie rzeczy, które powodują, że wąs rośnie i ja ich robię stosunkowo mało, więc dlatego ten zarost wygląda jak wygląda. Może będzie lepiej kiedyś. Co wolisz, starą czy nową motoryzację? Jak powiesz, którą, to jakie auto chciałbyś kupić? Zdecydowanie nową, bo jaram się nowymi technologiami. Jeżeli miałbym sobie kupić jakieś auto, no na razie żadnego nie mam, bo nie potrzebuję, ale jeżeli miałbym, to albo bym celował w Teslę, tylko że na razie w Polsce jest za mało stacji ładujących, więc to nie ma sensu najmniejszego posiadania elektryka. Albo bym sobie kupił Mercedesa, bo mi się bardzo podobają czarne Mercedesy. No chyba tak, chyba najładniejsze. Myślę, że jako pierwsze auto zdecydowanie sobie nie kupię Tesli ani Mercedesa, tylko sobie kupię jakąś Jeliskę za 8 koła, żeby się nauczyć jeździć w ogóle na tym aucie. Bo zakładam, że pierwsze auto to jest raczej do kasacji, a nie wiem, po 2-3 latkach jakbym złapał trochę wprawy, to bym sobie wtedy kupił, no, albo Tesla, albo Mercedesa, w zależności od tego, jak to w tej Polsce z tymi stacjami ładującymi będzie wyglądało. Wiadomo, że lubisz Sabaton, stąd pytanie, ulubiona piosenka owego zespołu? Ojej, to jest trudne pytanie, tak, uwielbiam Sabaton. To jest absolutnie świetny power metalowy zespół ze Szwecji. Jak miałem 15-16 lat, to ja byłem tym łebkiem, który stał w kolejce do nich po autograf, nie? I to było super niesamowite przeżycie. W trakcie w ogóle oczekiwania na autografy od Sabatonu, to mój kumpel w ogóle jakiemuś kolesiowi złamał nos i potem zeznawałem w sądzie na sprawie. I to było no, strasznie przypałowe, bo byłem absolutnie przerażony, bo miałem 16-17 lat, jak to się działo. Ale przynajmniej coś ciekawego w moim życiu się wydarzyło dzięki temu, że słuchałem Sabatonu. Myślę, że nie mam jednej. The Final Solution jest na pewno świetne, na pewno Clicks of Gallipoli bardzo lubię, Panzerkampf jest super, Screaming Eagles bardzo mi się podoba, Code of Arms tytułowa z płyty Code of Arms i Carolus Rex mi się podoba. Płyty Carolus Rex, te tytułowe jakoś tak mi siadają. Kiedy ostatni raz byłeś na jakimś melanżu? Ej, nie masz takiego wrażenia, że jak się wymawia słowo, że idę na melo, idę na melanż, czy tam melanżuję sobie, to nie brzmi aż tak źle, ale kiedy zapisze się to słowo, to ono wygląda okrutnie podwórkowo i bejowsko. Nie wiem, jest w nim coś. Jest w nim coś takiego. Ja teraz w ogóle rzadko imprezuję, bo ja częściej mówię, że na imprezę idę, o. Rzadko imprezuję teraz, kurczę, to kiedyś to tydzień w tydzień, nawet 2-3 razy w tygodniu się zdarzało. Teraz to raz na miesiąc, jak mi się zdarzy, no. Ostatnio na Fame MMA ostatnim mieliśmy w biurze, zawsze sobie robimy imprezkę, zawsze robimy sobie oglądanie tego Fame MMA i wtedy jakaś imprezka jest. Ale piłem wodę mineralną, niegazowaną, to chyba się nie liczy jako melanż. No to jakoś we wrześniu pewnie. Jak był taniec z gwiazdami, to tydzień w tydzień żeśmy melanżowali, bo było tak, że jak w piątek przychodziłem do kolejnego odcinka, to natychmiast po odcinku obdzwaniłem wszystkich i mówię, okej, to pijemy dzisiaj, nie? Bo przyszedłem dalej, więc trzeba jakoś to wszystko rozładować. Więc to był dobry imprezowy okres, plus po tańcu z gwiazdami to faktycznie musiałem sobie trochę odbić ten cały stres, bo to był przemasakryczny okres. To ze 3 tygodnie chyba chodziłem nietrzeźwy. To tak było na pewno. To ze 3 tygodnie później miałem tak, że no naprawdę zdarzało się dzień w dzień. Tak dosyć konkretnie, ale hashtag zasłużone. Czy myślisz nad adopcją kolejnego zwierzaka? O, już powiedziałem dzisiaj. Tak, będę chciał małego, pięknego, białego pieska. Musi być wystarczająco mały, żeby był słodki i rozkoszny.
sprośny, ale wystarczająco duży, żeby bilon go nie zdeptał. Więc gdzieś coś takiego, może jakiś maltańczyk, coś takiego mi świta. Który z twoich projektów kosztował cię najwięcej pracy i pieniędzy i przyniósł niewspółmierne zyski? Ojej, ja różnych rzeczy robiłem sporo i one były faktycznie niektóre bardziej, niektóre mniej opłacalne. Myślę, że najwięcej, że najgorzej finansowo wyszło chyba premium. To przez jakiś czas były takie koszulki, które już po tym, jak Rigzon zamknęliśmy z chłopakami, to ja jeszcze chciałem bawić się w robienie koszulek, wtedy odpaliłem premium i to jakoś nie siadło totalnie. To było tak, że to na każdej płaszczyźnie praktycznie zostało wykonane źle. Były rzeczy, które były ok, ale mnóstwo rzeczy było przestrzelonych. To był najbardziej przestrzelony przeze mnie biznes ever, nie? Który zrobiłem. I tam faktycznie i czasu, i pieniędzy, i nerwów, i jakby przed tymi twórcami, którzy brali w tym udział, to było cienkie, nie? I to się musiałem trochę się musiałem naprzepraszać za to, to na pewno. No myślę, że to rzeczywiście tak sobie jakoś nie pykło. Trenowałeś coś kiedyś oprócz siłowni? Byłem też kiedyś na treningach u takiego ziomeczka Manuela, on prowadzi takie treningi interwałowe, taki trochę crossfit na ketlach, można powiedzieć, tylko taki naprawdę, naprawdę ciężki, wszystko oparte o trening interwałowy, więc to było super. Chodzę teraz sobie regularnie na taniec. No dobra, nie aż tak regularnie, ale no parę razy w miesiącu staram się być na tańcach, już na takim basic tempie i to jest totalnie super. I chodzi za mną, wiecie, jakaś inna forma aktywności. Teraz i tak na tych treningach więcej robimy jakiegoś functional fitness, crossfitu, czy innych takich zwykłych ruchów więcej niż dźwigania ciężaru, więc to są bardziej już takie treningi. Ale chodzi za mną albo na jakieś strong by zumba, żeby sobie pójść, albo na jakiś power bike. Coś innego, żeby się poruszać, jakieś może kurcze MMA. Na pewno mi się zbiera, żeby zabrać się tak porządnie za inną formę aktywności, ale to jeszcze trochę. Kiedyś byłeś korwinistą, jak bardzo zmieniły się twoje poglądy polityczne od tamtej pory? Ekonomicznie jestem chyba dosyć blisko cały czas poglądami, bo jestem raczej liberalny, jeżeli chodzi o te kwestie. Natomiast w związku z tym, że postrzegam siebie jako liberała i wolność jednostki jest dla mnie istotną kwestią, to jestem również liberalny społecznie, a Korwin nie jest. I mam wrażenie, że Korwin się ekstremizuje jeszcze mocniej, im lata upływają, on jeszcze bardziej się ekstremizuje w tych tematach, ja się raczej luzuję w tematach społecznych. I zaczynamy być do Korwina daleko pod tym względem, szczególnie, że jak widzę program partii, gdzie jeden z głównych punktów i postulatów opiera się na walce z ideologią LGBT, no to generalnie to jest to jakaś rzecz, która po prostu do mnie nie trafia. Jestem od tego mega daleko i raczej wyznaję troszeczkę inne wartości już teraz. No i tak to się jakoś potoczyło. No społecznie bliżej mi do lewej strony. No internet może rzucać we mnie jajkami, trudno. Jakoś będę musiał z tym żyć. Chociaż jak już mówiłem, ekonomicznie do lewej strony mi zdecydowanie dalej. Tutaj jestem zdecydowanie bliżej Korwina. Ale to materiał na oddzielny odcinek. Czy kiedykolwiek wykorzystałeś to, że jesteś sławny i podrywałeś na to dziewczynę? Jak tak się zastanawiam, to wręcz odwrotnie. To znaczy mi raczej sława uwiera. To znaczy, gdybym mógł robić to, co robię, bez bycia sławnym, to chętnie bym to wybrał. Znaczy, to bywa pomocne w wielu sytuacjach życiowych. Na przykład, no nie wiem, zdarzało mi się, że w banku jakaś pani mnie rozpoznała i operacje, które normalnie nie mógłbym załatwić, załatwiłem. To jest autentyk historia, bo potrzebowałem na odcinek z Pawłem dla pieniędzy 140 koła wypłacić. Bank obsługiwał wypłaty do 30, większe trzeba było zgłaszać, ale jakoś tam któraś z pani rozpoznała, że pan Stanisław z gwiazdami, w ogóle siłby dubu, coś tam gadka i udało się ogarnąć. Czy inaczej by się udało ogarnąć? Nie wiem, czy mam w sobie na tyle uroku osobistego, żeby je przekonać, na pewno to jakoś tam pomogło. Więc to bywa pomocne, ale z drugiej strony, kiedy poznaję nowych ludzi, to źle mi z tym, że oni już coś o mnie wiedzą, już mnie kojarzą, już mogą mieć jakieś opinie, przekonania, poglądy na mój temat, mogą coś o mnie wiedzieć, a ja o nich nie wiem nic. I jak czuję, że to jest trochę nierówne i trochę nie mam okazji wejść z nimi w relacje w taki sposób, w jaki oni wchodzą ze mną. Dlatego w relacjach bardzo sobie cenię, jeżeli poznaję jakąś osobę i ona szczerze, autentycznie daje mi znać, że totalnie nie słyszała o tym, co robię na YouTubie, czy w ogóle nie wie, kim jestem, i to jest dla mnie najlepsza sytuacja na świecie, bo mogę sobie kogoś tak po prostu poznać i to jest fajne. Jeżeli chodzi o relacje z dziewczynami, to celuję dokładnie w to samo. Znaczy, zarówno moje aktualne, jak i poprzednia partnerka, kiedy się poznawaliśmy, to one praktycznie nie wiedziały, czym się zajmuję i że w ogóle gdzieś tam coś sobie robię na YouTubie, i to jest spoko, bo też związek jest dla mnie trochę taką odskocznią od tego całego jakiegoś takiego zgiełku i bycia w strefie publicznej. I to jest jakieś takie moje podejście, nie? Więc mi jest z tym dobrze, daje mi to
trochę ucieczki od tego czasami jak potrzebuję i ta relacja ma prawo wtedy funkcjonować faktycznie na takich równych, fajnych zasadach. Jaką masz najdroższą koszulę, a jaki najdroższy zegarek? Ojej, nie wziąłem dzisiaj ze sobą, ale to może dogram przebitkę z domu po prostu, bo zegarków mam sporo, bardzo lubię. Jeżeli chodzi o rzeczy, które ludzie kolekcjonują, to kolekcjonują jakieś tam znaczki, pocztówki, monety. Ja lubię kolekcjonować zegarki. Nie jakieś antyczne czy specjalne, ale różnorakie. Dlatego, że uważam, że zegarek jest niesamowicie istotnym elementem męskiej garderoby i potrafi bardzo dużo zmienić w wyglądzie. Więc zegarków różnych mam z 11 czy 12. W tym momencie, jeżeli dograłem z domu, to wyświetlają wam się przebitki. Najdroższa bulowa, którą mam, kosztowała około 2. Ktoś powie dużo, ktoś powie mało, ale raczej zbierając kolekcję sikorów, to nie skupiam się na tym, ile one kosztują, tylko jak mi się podobają i do jakich strojów konkretnie pasują, bo można sobie kupić zegarek za 400, który będzie mega kozakiem i będzie rewelacyjnie podkreślał każdą stylizację, a można kupić sobie Rolexa za 40 koła, który będzie wyglądał absolutnie beznadziejnie i wieśniacko. Teraz mam smartwatcha, którego często używam do codziennej pracy, bo mam tutaj wygodny dostęp do kalendarza, bo mam tu pod ręką kilka aplikacji, bo jak idę w nim na trening, to mierzy mi też tętno i to mi się na treningu bardzo przydaje. Więc użytkowo to jest w ogóle na przykład rewelacja dla mnie, nie? Jeżeli chodzi o tak do codziennej pracy, ale jeżeli jest jakaś okazja, na przykład jak prowadzę lekko nie będzie, to zawsze staram się mieć zegarek dopasowany do koszuli. A jeżeli chodzi o koszulę, to nie mam chyba jakoś tam turbo, no nie wiem, 300, jakaś taka najdroższa. Teraz będę chciał do końca roku jakoś przytyrać siłkę, żeby już jakieś takie konkretne wymiary sobie dobić, na których zostanę i będę chciał podawać sobie koszule i marynarki na wymiar, szyte u krawca, no to myślę, to może być przyjemność 700-800 zł, to wtedy faktycznie będzie drogo. Czy zaprosisz Kubę Wojewódzkiego do Lekko Nie Będzie? O mój Boże, nie wiem, chyba zakładam, żeby odmówił? Tak myślę sobie, jakbym był z Kubą Wojewódzkim, to bym se nie przyszedł do Gimpera. Ale nie wiem. Tak jak obserwuję jego podejście do wywiadów, to jedyny moment, w którym on chodził na wywiady gdzieś, to był moment, w którym wydawał książkę. Więc ja tak sobie myślę, że dobrze byłoby podbić przy okazji, gdyby znowu coś kolejnego jakiegoś swojego wypuszcza. Nie wiem, co miałoby to być, ale widzę, że on wtedy się pojawia, wtedy się angażuje. Tak tego nigdzie nie ma, zakładam, że na wywiady jest zapraszany, a mimo wszystko nie pojawia się nigdzie, więc tutaj do jakiegoś żuczka z internetu tym bardziej myślę, że sobie nie przyjdzie. Może kiedyś tak się wydarzy, że pójdę do niego, to nie mam pojęcia. Widzę, że on od czasu do czasu tę osobę z internetu zaprasza. To byłoby fajne na pewno. Nie mam pojęcia, jak on na to patrzy, Kuba, nie znam go jako gościa. Czy jakoś mówi, o kurde, ciekawe, tam ziomek se w internecie coś robi, czy może myśli na zasadzie, dobra, bo tam typiarz jeszcze wyrośnie, to mu nie będziemy dawać światła, czy sobie myśli, nie wiem, cokolwiek sobie może myśleć, nie? To nie mam pojęcia, jakim jest człowiekiem, no nie podbijam, nie poczuwam się do tego, czuję, że jestem za mały na to i za krótki w uszach, żeby Kubę Wojewódzkiego sobie zapraszać, ale gdyby kiedyś to się wydarzyło, to na pewno bardzo bym się cieszył, to byłby taki milestone, delikatny. Tak jak Lekko Nie Będzie, jeszcze milion subów ma do zdobycia, tak zaproszenie Kuby Wojewódzkiego i żeby przyszedł, to byłoby na pewno super. Może kiedyś. Tak jak może kiedyś pojawi się jeszcze kolejny odcinek Szczerze do Bólu, a zapowiada się, że wydarzy się tak w kolejny czwartek o godzinie 18, także koniecznie zostawiajcie swoje pytania Zostawiajcie swoje pytania w komentarzach pod tym odcinkiem i trzymajcie się cieplutko. Pa, pa!